Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj widzicie specjalny odcinek, gdyż postaramy się dzisiaj zatrudnić i Messiego, i Ronaldo do Jagiellonii Białystok. Tak, wydaje się to nieprawdopodobne, bo jak to jest możliwe, żeby dwóch takich niesamowitych zawodników zatrudnić do Jagiellonii? Widzicie, mamy tutaj skład, wszystko jest gotowe, jest nawet Sheridan w naszej 11, tam pozostałych kilku zawodników, no ale dzisiaj ściągamy dwóch najlepszych piłkarzy w całej grze. Widzimy, że tutaj mamy już właśnie przygotowanych Messi, Ronaldo. Widzimy, że oni są warci naprawdę spore pieniądze, 89 milionów, 87 milionów. No i jak ja mam tutaj się z tym uporać, jak ja mogę ich zatrudnić? Poza tym już pal licho te kwoty transferowe, bo z Barceloną i z Realem to można dogadać, ale kontrakt to jest, kurde, wielki problem. Jak dogadać z nimi kontrakt, bo to jest dopiero przeszkoda, ale spokojnie. Mam pewien sposób. Pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to ustawić budżet. Bo to jest pewien glitch, który niedawno został wprowadzony w FIFA, znaczy odnaleziony. Musicie ustawić swoje pieniądze między tak 93, 92, 94, coś koło tego przy budżecie. Ja ustawiłem 93, to jest sprawdzona metoda, już wcześniej z niej korzystałem, sprawdzałem to. Ale teraz, właśnie, za chwilę zresztą zobaczycie, musicie przesymulować pierwszy tydzień do 6 dnia, jeżeli chcecie to zrobić na początku. Na pewno musicie to zrobić bardzo swobodnie. No i teraz, oczywiście zapisujemy swój save, żeby tego nie utracić. I za chwilę będziemy widzieli, bo za chwilę wam wytłumaczę, jak to cała sytuacja będzie się prezentowała, bo to nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa, na początek oczywiście wchodzimy do listy życzeń, no i będziemy musieli złożyć jakieś oferty, no bo musi się tutaj pojawić jakaś odpowiedź od ekipy zarówno Barcelony, jak i Real Madryt, więc tutaj widzimy, za Messiego musimy złożyć taką ofertę, uwaga, bo to jest bardzo ważne. Nie za dużą, nie za małą, musi to być około 1/3 waszego budżetu, no może 1/3, coś około 40% waszego budżetu transferowego, także pozostało 20% na pensję. No i ta sama kwota teraz pójdzie po stronie Ronaldo. Oczywiście możecie się teraz tutaj zdziwić, dlaczego aż taka kwota, dlaczego w ogóle akurat to. No cóż, tutaj jest pewien schemat. Mówię, jeżeli ktoś oglądał może poprzednie moje filmy, bo możliwe, że ktoś oglądał moje poprzednie filmy, to jakiś rok temu, w FIFA 16, zrobiłem materiał podobny o glitchu. Nie był to glitch polegający na ściągnięciu Ronaldo, ale na oszukiwaniu gry. No jak widzicie, pierwsza oferta za Cristiano Ronaldo i za Messiego została odrzucona, co nie jest żadną sensacją, no bo oni są warci prawie, no ponad 100 milionów pewnie będzie chciała za niego Barcelona, za Messiego i za Ronaldo Real. No a my złożyliśmy niecały milion. Także teraz jest zasadnicza sprawa. Nie składamy nowej oferty. I teraz, bardzo ważna sprawa. Za chwilę zrobimy jedną ważną rzecz. Po pierwsze, musimy tutaj zwolnić jednego z zawodników. Ja wziąłem najgorszego, Pajnowski, do widzenia. I teraz zmienił wam się bilans. I za chwilę zobaczycie w bilansie to, co się właśnie będzie działo. Ale na początek składamy oczywiście nowe oferty. Ronaldo, Messi, te same, bez żadnych zmian, bez żadnych krętas. Za chwilę zresztą zobaczcie, o co mi chodzi z tym bilansem, bo oczywiście po zwolnieniu zawodnika zmienił wam się bilans budżetu transferowego, czyli wam się zmieniła ta proporcja. No i właśnie teraz to zmienimy. Musi być zawsze przed akceptacją oferty ten sam budżet. Między tam 93, 4, 92, coś koło tego, tak jak mówię. Zawsze ten budżet musi być na takim mniej więcej poziomie. Ja sobie ustaliłem budżet 93% i powinno to jak najbardziej wystarczyć. No i teraz, bardzo ważna sprawa. Nie sejwujemy normalnie, tylko kombinacja klawiszy jak w poprzednim filmie. Na moim padzie to jest kwadrat X. Musicie to jednocześnie nacisnąć. Wtedy gra jakby przechodzi dalej, jednocześnie się zapisuje. I po zapisaniu jakby jesteście już w innym miejscu kalendarza, przy najbliższym meczu. O! I proszę bardzo. Wszystko działa. Nie wiem, jak do tego doszło. Czasami zajmowało mi to 2-3 próby.
Teraz udało się za pierwszym razem, Ronaldo przyjął kontrakt i uwaga, musicie mu zaproponować niski kontrakt. To nie może być duży kontrakt, bo nie macie na to kasy, no, najważniejsze. 1000 euro na tydzień, jednoroczny kontrakt, 20% kluczowy zawodnik, to jest podstawa. Teraz jest inna ważna sprawa, żeby ten kontrakt został zaakceptowany, musicie wyjść z gry bez zapisu i wchodzicie do katalogu. Tam powinien wam się pojawić nowy item, który w ogóle nie będzie normalnie przygotowany do gry. Za chwilę zobaczcie, co mam w katalogu ja. To będzie jedna z piłek, która, jak sami widzicie, nawet gra nie rozpoznaje tej piłki, bo nie ma w niej tekstury. No i teraz musicie ten produkt kupić, ten item z katalogu, kupujecie go, ok. I za chwilę ładujemy ponownie save'a z naszą karierą. No i proszę bardzo, jednak się udało. Cristiano Ronaldo przyjął proponowany kontrakt, więc glitch działa. No wiecie, ja już to testowałem poza wizją, żeby było pewne. No i jeszcze Messi też zatwierdził nasz kontrakt, no i cóż. No i jesteśmy już w menu i zobaczymy, jak ten skład się prezentuje. Zobaczmy raport składu elegancko i na końcu tej listy oczywiście będą dwaj panowie, Cristiano Ronaldo jako numer jeden, jak sami widzicie, świeży nabytek, prosto ściągnięty z Realu Madryt. Tak, to nie jest bajka, to jest prawda, to jest Cristiano Ronaldo oraz właśnie ten oto pan blondyn z brodą, który w prawdziwym świecie ani nie jest blondynem już, ani nie ma brody, czyli Leo Messi. No i cóż, przed nami mecz z Termaliką, tak się akurat złożyło, że akurat ten mecz tutaj przesymuluję, do tego meczu przesymulowałem, bo akurat niedługo gra Jagiellonia z Termaliką w prawdziwym świecie. No i proszę bardzo, to będzie nasz debiut tym składem. Zagramy sobie jeden szybki meczyk. No i zobaczymy, jak się spisze w Ekstraklasie para Ronaldo-Messi. To będzie taka 4-1-2-1-2, bo wiadomo, chcę tutaj i Wasiliewa umieścić, i Czernycha, i Ronaldo, i Messiego. To było ciężkie zadanie, żeby to wszystko tak ładnie zorganizować, no ale właśnie. Mi się wydaje, że taka taktyka będzie odpowiednia na Termalikę, ofensywna. No zobaczymy, dawno nie grałem polską drużyną FIFA w karierze, to może być ciężkie wyzwanie, no ale cóż, mamy Ronaldo i Messiego, nie bez powodu ich mamy. No i cóż, przenosimy się na nasz stadion w Białymstoku. No jesteśmy już w Białymstoku, mecz Jagiellonia, Termalika, Boże. Ja chyba z rok nie grałem żadnego meczu w Ekstraklasie, to... Pamiętam, tutaj doświadczenie nie było zbyt miłe. Ekstraklasa w FIFA w karierze to nie jest raj na ziemi. Umówmy się, to nie jest raj na ziemi. No ale dzisiaj tych dwóch panów mam ten raj nam zapewnić. Jak na razie w tej karierze symulując, Jagiellonia jest najlepszą obroną. Pierwsza akcja, zobaczmy, Ronaldo. Ronaldo Czernych, akcja tych dwóch panów Czernych. No, szukamy tego Ronaldo, Messiego też. Messi strzela. Pierwszy strzał, broni jednego bramkarz Słoników. O, piękny teraz Romańczuk, znakomity odbiór. To jest jego robota, Messi, Ronaldo, no i kapitalnie. No, znowu raz broni Trela. O, i odpowiedź Termaliki. Odpowiedź też Kelemena na akcję Treli. Zobaczmy. Trzeba tutaj zagrać dobrze w defensywie. O właśnie, Góralski, to jest jego żywioł, to jest jego natura. I Messi, już się rozpędza Messi, no to tego potrzebuje Jagiellonia. Zobaczmy, Ronaldo! Ale chyba dzisiaj nie możemy pokonać bramkarza Termaliki. Góralski, no może teraz. Zobaczmy, ma trochę miejsca Jacek. Szukam teraz, gdzie jest Messi, gdzie jest Ronaldo. Messi, ależ pięknie teraz do Ronaldo i gol! Tak jest! Cristiano Ronaldo po asyście Leo Messiego. Kto by się spodziewał takich sytuacji w polskiej lidze? Ależ piękna asysta. No. No i to jest atmosfera. Tak jest, Cristiano Ronaldo strzela bramkę na 1-0 z Termaliką. No cóż, to nie wydaje się z szczytem marzeń, ale jest. No to może jeszcze Wasiliew pokaże wszystkim, jak to się strzela. Wasiliew! Oj. No, tego jeszcze brakowało, strzału Wasiliewa. No cóż, udaje nam się to spotkanie skromnie, bo skromnie wygrać 1-0. No cóż, trudno się gra polskimi zawodnikami. To już taki przeskok jakościowy z Milanu czy Liverpoolu nagle na zawodników polskiej ekstraklasy. To jest jednak mały szok. No cóż, mam nadzieję, że wam ten film się podobał.
Jak będzie jakaś okazja do takiego podobnego, to staram się to zrobić. Lajkuj, subskrybuj się i peace out.